Hej! Witam Was serdecznie, mam nadzieję, że macie się dobrze i wszystko u Was w porządku. Mam trochę nowości, które chciałabym, żebyśmy wspólnie razem sobie dzisiaj przetestowali. Oczywiście po całym dniu też przyjdę do Was pokazać Wam, jak makijaż się prezentuje, z czego jestem zadowolona, z czego może niekoniecznie. Mam tutaj przed sobą stos kosmetyków. Mam jakieś produkty z Bourjois, mam z Max Factora, mam najnowsze produkty, nowości, jeśli chodzi o firmę Eveline. No i mam też jakiś Sensik, Kobo. Z Kobo miałam mały wypadek, ale o tym zaraz. Zanim jednak przejdziemy do samego filmu i do testu, chciałabym tutaj jeszcze takie słowo na niedzielę. Słuchajcie, bardzo Was proszę, wspierajcie ten kanał poprzez komentowanie, poprzez właśnie oglądanie, jakąś taką aktywność. To jest warunek konieczny do tego, żebym mogła dla Was nagrywać więcej i żeby ten kanał mógł się rozrastać. Tak więc, kto jeszcze nie subskrybuje, to bardzo proszę, bardzo zachęcam. Wspierajcie tutaj mnie aktywnie i bądźcie ze mną i za to Wam też dziękuję. Dobra, już nie gadam, przechodzimy do samego tutorialu. No i zaczynamy od bazy. Jeśli chodzi o bazę, nie miałam nic nowego, ale wygrzebałam coś takiego. Słuchajcie, to jest produkt, który dostałam z Look Fantastic i jeszcze go nigdy nie używałam, tak więc będzie to pierwsze wrażenie. Firma to jest First Aid Beauty i to jest tak naprawdę dwa w jednym, bo i primer, i krem taki nawilżający, mocno odżywczy, który właśnie sprawia, że skóra ma być rozświetlona, taka wyglądająca na zdrową. No i jest to produkt, który jest bezolejowy, bezoleisty, który właśnie rozjaśnia i wygładza i podobno jest to świetny primer, czyli baza pod podkład też. Ale on pięknie pachnie, ma taki zapach, no dość ciekawy. Formuła kremowa, trochę piankowa. Ten zapach trochę kojarzy mi się z jakimiś takimi cukierkami, ciastkami, ciężko powiedzieć, ale taki dość znajomy zapach. No nie mogę sobie przypomnieć. Trochę jakby biszkopt, bardzo szybciutko się wpija. No i faktycznie skóra teraz jest dość taka rozświetlona. Przede wszystkim widzę, jakby była taka bardzo mocno odżywiona i nawilżona. Dobra, no i co? Przechodzimy teraz do podkładu. Jeśli chodzi o podkłady, to mam tutaj całą serię podkładów z Eveline. Od numerka 01 do najciemniejszego 06. Ten 06 jest już bardzo ciemny, fajnie. Im więcej kolorów, tym więcej możliwości i fajnie, że też osoby, które mają ciemniejszą karnację, znajdą coś dla siebie. Słuchajcie, to jest Selfie Time. I to jest podkład z korektorem, dwa w jednym, kryjąco-nawilżający podkład plus korektor. Produkt, który jest przyjazny weganom, to kosmetyk o właściwościach kryjących, który łączy działanie fluidu i korektora, umożliwia stopniowanie krycia i tak jak korektor ukrywa wszelkie niedoskonałości cery bez efektu maski. Lekka konsystencja idealnie wtapia się w skórę, zapewniając długotrwały efekt pięknej i gładkiej cery. No i właśnie, mamy tutaj kompleks nawilżający oraz kwas hialuronowy, który zapobiega przesuszeniu, dodaje cerze blasku. Mamy niebieskie algi, które wygładzają, łagodzą, pielęgnują skórę. Jej cera zyskuje dzięki temu perfekcyjny wygląd. Gotowy do zrobienia selfie. No dobrze, okej. Okay. Trójka to jest wanila i ja myślę, że chyba wanila będzie moim kolorem. Albo neutral. Myślę, że któryś z tych. Oczywiście wszystkie te podkłady są, jak widzicie, zabezpieczone. Nie były przeze mnie jeszcze otwierane. Słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii o... No właśnie, o tych produktach, więc jestem mega ich ciekawa. To jest ten 03. Tak, myślę, że to jest mój odcień. Myślę, że tamten ciemniejszy będzie za ciemny. Ten się bardzo ładnie wtapia, pięknie się blenduje, tak więc wybieram ten. Mokry Beauty Blender i jedziemy. Bardzo kremowy, gęsty raczej produkt. O! Ale też bardzo szybciutko się... nakłada. Wow. I szybciutko się wpija do skóry. Faktycznie nie jest ciężki. Kolor jest bardzo ładny. Zobaczcie, jak on ładnie się tutaj wtopił. I w zasadzie to jest taki troszeczkę z żółtym pigmentem. Delikatnie żółtym. Więc fajny, taki uniwersalny kolor. No słuchajcie, faktycznie ten podkład w ogóle jest niewidoczny na mojej skórze. Absolutnie jest niewidoczny, zaraz Was przybliżę i Wam pokażę.
żebyście mogli zobaczyć. Natomiast jeszcze chcę sobie go dobudować, dołożyć gdzieniegdzie. Wygląda przepięknie. Faktycznie wykończenie jest takie raczej jak w podkładach nawilżających. Na pewno nie jest matowe, na pewno nie jest tępe i jakieś takie pudrowe. Absolutnie nie. Bardziej mokre. Ten podkład też nie zastyga bardzo szybko, więc spokojnie mamy czas, żeby sobie go rozprowadzić na całej twarzy. To nie jest tak jak właśnie w niektórych podkładach, że ledwo co nałożycie i już Wam zastyga i już się robi plama, więc spokojnie jest czas, można sobie go najpierw rozprowadzić na całej twarzy i dopiero wklepać. Nic nam się tutaj nie stanie, nie będzie katastrofy. W ogóle nie czuć go na twarzy. Absolutnie, dosłownie jakbym nic nie miała, no jedynie taki krem nawilżający. Niesamowicie czuję takie odżywienie. Coś mi się wydaje, że będę mieć nowego ulubieńca. Tak wygląda teraz moja cera. Chciałam Wam pokazać, zanim jeszcze nałożę korektor i puder, czyli tylko tutaj mam na sobie podkład i chcę, żebyście zobaczyli to z bliska. Zaznaczam, że ja nie używam żadnych filtrów. To, co widzicie, to jest efekt taki naprawdę realny. Nic tutaj no, nie jest, wiecie, przepuszczone przez filtry, o to mi chodzi. Tak więc tak to wygląda. Ja uważam, że wygląda pięknie, bardzo na nawilżoną, koloryt jest wyrównany, niedoskonałości są zakryte, aczkolwiek jeszcze delikatnie gdzieniegdzie przebijają, tak więc będę musiała sobie tutaj dołożyć korektora. Natomiast skóra wygląda mega naturalnie i bardzo promiennie. Myślę, że jak na razie możemy zostać w tym ustawieniu, w tym ułożeniu. Jeśli chodzi o korektor, nie mam żadnej nowości, więc sięgam po L'Oreal True Match. To jest korektor, którego dawno u mnie nie było na kanale, więc pomyślałam, że warto i fajnie by było dzisiaj go użyć. Dwójeczka, Vanilla. To jest też taki bardzo fajny, żółciutki odcień. Bardzo kremowa formuła, też bardzo ma dobry pigment. Taki myślę średni, jak na korektory. Nie jest ani taką petardą, ani też nie jest lekki, jak z wioski indiańskiej. No i teraz Beauty Blenderem sobie tutaj wszystko wtłaczam. To jest korektor niewiele jaśniejszy od tego podkładu i od mojego naturalnego koloru skóry, więc ten blask, to rozświetlenie będzie bardzo subtelne, nie jest takie mocne i wyraziste, tylko takie bardzo delikatne. Nałóżmy sobie jeszcze korektora na te moje niedoskonałości tutaj. Delikatnie. Dobra, mamy to. No i teraz utrwalamy wszystko. Jeśli chodzi o puder, który mam z takich nowości w moim kufrze, to jest puder z Max Factora, Miracle Veil Radiant Loose Powder. To jest puder stricte rozświetlający. Puder zaklejony. Nie ma gąbeczki do niego. Natomiast ja lubię bardzo pudry takie rozświetlające. Tak więc bardzo jestem ciekawa tego produktu. Wysypuję sobie troszkę. Tak on wygląda. Trochę taki żółciutki, ale faktycznie ma w sobie takie drobineczki, fajnie, delikatnie mieniące się. Taki też wygładzający, jakby taki suchy bardzo. No, zobaczymy, zobaczymy. Pędzelek do pudru. Wygładza i jest taka skóra bardzo jedwabista. Na razie nie zauważyłam, żeby przesuszał, żeby coś gdzieś uwypuklił, jakieś zmarchy i jakieś, nie wiem, skórki, coś w tym stylu. Na razie jest wszystko ok. Wow, ale skóra jest teraz, widzicie to? Tutaj, a tutaj jeszcze, gdzie nie nałożyłam. Wow. Podoba mi się. No szczerze się przyznam, że nie spodziewałam się, że moja skóra będzie tak ładnie wyglądać. To combo korektora, podkładu i pudru, super. Skóra jest dosłownie jak no, pupa niemowlaka, jak po Photoshopie, jakby przepuszczona przez jakiś faktycznie filtr albo program. Wygląda na razie pięknie. Tak więc wow, lecimy dalej. Jeśli chodzi o brwi, mam tutaj trzy produkty. To są produkty z Bourjois, Brow Fiber Oh Oui, chyba tak,
Chyba dobrze przeczytałam. W odcieniu 01 blond, dalej mamy 02 chestnut i trójeczka to jest brown. Myślę, że ta do blondu chyba najlepiej jednak. A, i to jest taka maskara, bardzo precyzyjna, bardzo maleńka, zobaczcie. Nie wiem, czy ona sama mi wystarczy, żebym mogła nią pokryć moje brwi, ale może wypełnię je po prostu jeszcze czymś dodatkowo. Tak, na pewno ten kolor jest dla mnie adekwatny. Natomiast jeszcze sobie dołożę tutaj tej pomady z Eveline. To jest odcień Soft Brown i nią dorysuję, wypełnię jeszcze moje braki. Brwi zrobiłam trochę dzisiaj nietypowo, bo najpierw przejechałam maskarą, dopiero później wypełniłam pomadą i jeszcze na sam koniec przejechałam po prostu grzebykiem, wyczesałam. No i muszę Wam powiedzieć, że na razie podoba mi się efekt, jest myślę ok, zobaczymy jak będą się utrzymywać i jak będą wyglądać po całym dniu. Natomiast teraz możemy przejść do cieni i do makijażu oka. To są palety z najnowsze z Bourjois, jedna jak widzicie to jest Coffee Chocolate Nude Edition i ona jest bardziej taka w brązikach. Widzimy, tutaj mamy lustereczko, tutaj oczywiście mamy folikę, która nam zabezpiecza cienie, no ale tutaj cienie są bardzo takie brązowe, właśnie czekoladowe, w sam raz do schrupania. Natomiast druga to jest Opera i to jest Rose Nude Edition, czyli bardziej widzimy z różami. I po otwarciu mamy to samo, lustereczko, folikę zabezpieczającą, pędzelek i 8 cieni. Faktycznie są to bardziej fiolety, róże, takie bardzo cieliste. Dobra, chodźmy w stronę brązów. Normalnie pewnie wybrałabym róże, ale myślę właśnie, zróbmy coś innego i brązy. Brązy. Taki bardzo klasyczny makijaż dzisiaj sobie zmalujemy. Patrzę z tyłu na opis, to jest ciekawe, bo tutaj mamy 4 w jednej palecie. Więc mamy tutaj podobno bazę, cienie, mamy eyeliner, highlighter, czyli rozświetlacz. Czyli chodzi chyba o bazę pod cienie, w sensie taki bazowy cień. Eyeliner, no to pewnie ten tutaj ciemniejszy kolorek. Bo on jest taki najciemniejszy, można by go zaaplikować w ramach eyelinera, tak, i ma inną troszeczkę formułę od tych tutaj wcześniejszych. No dobra, zaczynamy zatem. A, jeszcze jedna rzecz. Tutaj mam produkt Skobo, kupiłam go w naturze, bardzo mi się podobał, bo jest to cień foliowy, był na promocji, stwierdziłam, że super, 802, Coral, Sunrise Sky, słuchajcie, dosłownie nawet go do domu nie dowiozłam. W trakcie okazało się, że cień się cały, teraz Wam to pokażę, to zaraz mi wszystko poleci. Cały się skruszył. Jest jedną wielką papką. Strasznie się zdenerwowałam, bo jeszcze jak patrzyłam na niego w sklepie, wszystko było ok, dosłownie nie wrzuciłam go do torebki, żeby mi się jakoś pokruszył. Katastrofa. A szkoda, bo cień jest przepiękny. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. A oczywiście teraz go upałam trochę, więc może się będzie trzymał, ale no piękny jest kolor. Może dzisiaj sobie go jeszcze wykorzystamy w makijażu. Przepięknie się mieni. Formuła bardzo źle, bardzo źle. Dobra, no to co? To lecimy z makijażem. Ok, zacznijmy sobie od bazy. Bazy pod cienie, to jest baza z Golden Rose. Bardzo lubię ten produkt, bo ona bardzo ładnie podbija pigment po prostu. Trochę i na, od razu sobie nałożę na oba oka. Natomiast to drugie zrobię już poza kamerą, żeby nie tracić czasu. Bardzo precyzyjny pędzelek i zrobimy sobie dzisiaj, myślę. Dobra, i zaczynamy od tego najciemniejszego koloru. Wewnętrzny i zewnętrzny kącik oka i będziemy robić makijaż techniką Spotlight. Czyli kąciki ciemniejsze, środek jaśniejszy. Nie musi być jakoś bardzo precyzyjnie, bo później będę sobie to wszystko rozcierać. Oczywiście do załamania i troszeczkę powyżej załamania. Już delikatnie sobie wyjeżdżam. Przy otwartym oku jest to łatwiej zrobić, bo widzimy dokładnie, gdzie nam się załamuje powieka i ile możemy sobie wyjechać, żeby nie zrobić sobie oczywiście żadnej pandy. Bo nie o to chodzi, żeby pojechać od razu pod łuk brwiowy, tylko żeby tutaj delikatnie, wizualnie kącik nam się uniósł.
Więc przesuwamy to nasze załamanie wyżej. Dobra, no i teraz już widzę, gdzie mam, dokąd mogę sobie podjechać, więc dokładam sobie troszeczkę cienia. Teraz mogę sobie delikatnie pędzelkiem to rozetrzeć. O, może takim pędzelkiem. Same tylko granice, żeby mi się to ładnie właśnie zatraciło. No i teraz w środek damy sobie ten kobo cień. Paluchem oczywiście. O, ale on jest piękny. Piękny. Chyba mu wybaczam nawet to, że się mi całe pokruszył. Tak, nakładam sobie go do załamania i trochę powyżej, tak delikatnie powyżej załamania, żeby jak otworzę oko, żeby on jeszcze był widoczny. Niestety, ale moje paluchy nie są takie precyzyjne, więc przechodzę do pędzelka i nakładam pędzelkiem jeszcze trochę tutaj tak spod łba, żebym dokładnie widziała, o, ile mogę sobie tym cieniem wyjechać. Wygląda ładnie bardzo jako sam cień, ale też można go nakładać jako toper na inne cienie, bo to jest taki typowo foliowy, półtransparentny cień. W zasadzie zrobiliśmy makijaż na dwóch cieniach, niesamowite. Powyżej załamania, tutaj gdzie kończy mi się, kończą te cienie, nałożę tego jaśniutkiego, takiego beżowego. O, myślę taki pędzelek będzie odpowiedni, taki puchaty. I właśnie tutaj sobie nanoszę i jeszcze sobie to wszystko rozcieram z sobą. Teraz tak, skoro ten brąz jest przeznaczony jako eyeliner, no to spróbujmy go tak użyć. Tutaj mam tą szpatułkę, te pędzelki, które były dołączone do palety. Troszkę sobie tylko zmoczę fikserem, myślę. No i przechodzimy do tego brązu tutaj najciemniejszego. No, coś tutaj się dzieje. Trochę się mi osypał. Zaraz będę musiała się wytrzeć. No, on faktycznie zamienia się w taki eyeliner, myślę, że nie tylko przy fikserze, ale ogólnie na mokry, wilgotny pędzel można by go tak używać jako eyelinera i jest ok, jak najbardziej. Dół zaczynam od tego tutaj cienia, tym pędzelkiem z palety nakładam sobie ten cień na całą dolną powiekę, dość nisko. Rozcierając sobie, oczywiście wszystko ładnie. Te cienie są dość takie sypkie, suche. Pigment tutaj jest średni, raczej są bezpieczne, na zasadzie takiej, że nie zrobimy sobie nimi krzywdy. Nie mają jakiegoś takiego mocnego przełożenia z pędzla na oko, natomiast właśnie przez to są bezpieczne. Możemy sobie je normalnie budować, dokładać, ale nie zrobimy sobie tutaj katastrofy. Przechodzę oczywiście do tego mojego brązu tutaj, no i teraz zaznaczam dół. Jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć. Bardzo ładnie te cienie się przenikają. One fajnie ze sobą współgrają i ładnie po prostu łączą się z sobą, blendują. To nie jest takie oczywiste, nie zawsze to jest takie proste i no właśnie, i łatwe. Natomiast tutaj w tej palecie muszę przyznać, że praca tymi cieniami naprawdę jest łatwa i przyjemna i szybka. Dobra, no i teraz możemy przejść tutaj do wewnętrznego kącika. Myślę, nałóżmy sobie no ten tutaj najjaśniejszy. Nie wiem tylko, czy on mi się tutaj będzie trzymał, bo on jest też dość sypki. No mało wyrazisty jest ten cień. Chyba jednak nałożę na niego ten róż. No i tutaj mamy siłę. Tutaj mamy moc. I jeszcze na linię wodną szybko nałożę sobie kredkę z Maybelline. To jest taka różowa, cielista kredka Master Drama w odcieniu 02, Rose Pearl. Zanim wykończę drugie oko poza kamerą, chcę jeszcze, żebyśmy przetestowali nowość od Eveline, to jest tusz Ultimate Lashes. Z tego, co udało mi się wyczytać, to nie jest tylko taka zwykła maskara, właśnie maskara jako tusz, ale też taki produkt, który jest produktem pielęgnacyjnym, bo mamy tutaj między innymi naturalny wosk pozyskiwany z liści palmy, ma działanie nawilżające i wygładzające rzęsy. Mamy też tutaj olejek rycynowy, który jest tłoczony na zimno, który odżywia i nadaje rzęsom połysk. Lecytyna z kolei zmiękcza włoski, a ekstrakt z miodu regeneruje i nadaje zdrowy blask.
No brzmi bardzo ciekawie. O, jaka fajna szczoteczka. Zobaczcie, jak ona jest fajnie podkręcona, wyprofilowana. Dzięki temu będzie fajnie faktycznie podkręcać rzęsy. No i będzie też, myślę, docierać w każdy zakamarek oka, do każdych, nawet tych najkrótszych włosków, żeby ładnie, no właśnie, je zdefiniować. Tak więc bardzo, ja lubię takie szczoteczki. Zobaczcie, jak ładnie rozdziela rzęsy. To od razu widać, że ich nie skleja, tylko bardzo ładnie je rozdziela. No dosłownie dwa przeciągnięcia i mamy pięknie rzęsy rozdzielone, zdefiniowane, nic nie jest sklejone, ładnie są pogrubione i podkręcone. Super! I to jest też taki efekt bardzo, myślę, naturalny. Widzimy tą różnicę, prawda? Okej, dobra, to teraz pozwólcie, że poza kamerą wykończę drugie oko, przykleję sztuczne rzęsy, wracam do Was i działamy dalej. Jeśli chodzi o bronzery i o kontur, mam dwa produkty. Po pierwsze mam Sensik Bronzing Powder i to nie jest produkt absolutnie żadna nowość, nie jest nowy, natomiast jest nowy w mojej kolekcji, bo miałam wcześniej jaśniejszy odcień i bardzo mi się on podobał, zresztą nadal go jeszcze mam. Ten jest nieco ciemniejszy, 109 Ultra Brąz. Myślę, że on będzie bardziej adekwatny do mojego naturalnego koloru skóry, bo tamten był bardzo jaśniutki, to był bodajże 107, jakoś tak. A tutaj mam nowość, jeśli chodzi o Max Factor, bo jest to nowa formuła. To jest bronzer w odcieniu 05 Light Gold. Ten ma wzbogaconą formułę o mikropigmenty i mineralne pudry zapewniające naturalny blask cery, więc bardzo jestem po prostu ciekawa. Przetestujemy sobie, myślę, na jednym policzku jeden, na drugim drugi. Zacznijmy może od tego Max Factora. Wygląda tak, taka troszeczkę mozaika. Fajnie wygląda, szczerze mówiąc, bardzo ciekawie. Zastanawiam się, czy nie będzie zbyt ciepły, ale to zaraz się o tym przekonamy. Dobra, czysty pędzelek, taki może być. Myślę tutaj, z tej strony. On jest bardzo taki satynowy, mam wrażenie. Ta formuła jest bardzo taka, no właśnie, satynowa, jedwabista taka. Ładny kolorek. On jest troszeczkę ciepły, ale no na pewno nie jest pomarańczowy, na pewno nie jest jakoś bardzo ciepły. Myślę, można używać go zarówno do konturu, jak i do ocieplania twarzy, spokojnie. On bardzo ładnie się wtapia, bardzo ładnie się blenduje z naturalnym odcieniem mojej skóry. Szczerze, wygląda mega naturalnie na skórze. Tutaj Sensik. I jedziemy, weźmiemy sobie inny pędzelek, żeby nie było, o, taki może. Ten produkt już jest zdecydowanie bardziej sypki od tego z Max Factora. Ten z Max Factora jest bardziej, tak jak właśnie Wam mówiłam, taki satynowy, jedwabisty. Ten jest bardziej taki jakby suchawy, ale też bardzo, no ten jest chłodniejszy też, na pewno. I chociaż kolor jest też bardzo ładny, to chyba bardziej podoba mi się ta strona, bo ona wygląda bardziej tak zdrowo. A tutaj, no oczywiście jest trójwymiarowość, jest wszystko ładnie, no kontur jest, wszystko jest, ale no ta wygląda strona smutniej troszeczkę. Nie mam rozświetlacza, dlatego pomyślałam, że ach, użyjmy sobie tego pyłku z Biedronki. Kupiłam go w Biedronce, firma Bell. On jest taki złoto-szampański, piękny odcień. Pyłek nie był też drogi, nie pamiętam ile kosztował, ale coś powyżej 10 zł. Zobaczcie, tak wygląda. Bardzo fajny pigmencik, który można właśnie wykorzystać na wiele różnych sposobów. No i dzisiaj użyjemy sobie go jako rozświetlacza. Taki pędzelek precyzyjny. Nabieram ten produkt na pędzel i delikatnie nakładam sobie tutaj. Na szczyty kości policzkowych i na skronie. Fenomenalny produkt. Bardzo budżetowy, bardzo dobrej jakości, on bardzo ładnie się utrzymuje i bardzo ładnie też się wtapia w skórę, nie zostawia, no po prostu jest niewidoczny. Różu nie mam, więc róż dzisiaj sobie pominiemy, myślę,
Możemy sobie na to pozwolić. Jeśli chodzi o usta, mam tutaj 4 produkty. To są pomadki z Max Factora w odcieniu 0,25, 0,20, 0,10 i 35. Tak, koralowy na pewno odpada, myślę, że nie, bo mamy tutaj jednak więcej różu, brązu. Myślę, tak, się zastanawiam. Ten może być fajny. Ten jest 0,25, on jest taki najbardziej nude. Tak mi się wydaje. Trochę jest zbliżony do mojego naturalnego koloru ust. Zobaczę sobie na ten kolor. On ma taką fajną gąbeczkę. O, idzie. Ale ładny kolor. Ale bardzo taki półtransparentny. On jest w zasadzie bardziej jak błyszczyk niż jak pomadka. No to jest błyszczyk. On prawie w ogóle nie ma koloru. Jest bardzo, bardzo neutralny. Myślę, że to widać, że on tylko delikatnie barwi usta. No i zobaczmy jeszcze na ten 0,10, ten taki różowiutki kolorek. Czy go zmyć? Chcę pokazać w stosunku do tego. Aha, okej. To też jest półtransparentny produkt, tylko delikatnie bardziej jasny róż taki. Natomiast dużej różnicy pomiędzy tymi kolorami, szczerze mówiąc, nie ma. Produkty na ustach bardzo zachowują się jak takie typowe błyszczyki, natomiast nie ma tutaj takiego charakterystycznego dla błyszczyków sklejania i takiego, że coś gdzieś tutaj nam się skleja na ustach. Nie, nie, nie. One są bardzo sympatyczne, bardzo takie bardziej mokre, nawilżone, ale nie, nic tutaj, no nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu absolutnie, czy sklejenia, tak więc bardzo fajnie. No i tak jak mówię, bardzo takie półtransparentne produkty, one dają tylko delikatne zabarwienie, w zasadzie jak takie tinty, które no, nie zmieniają znacząco koloru ust. Fajne produkty w zimie, jeśli chcecie zamiast po prostu pomadki, lubicie błyszczyki, to jak najbardziej można sobie sięgnąć po te produkty, przetestować. I na koniec mam 2 produkty, których bardzo jestem ciekawa. Tutaj mam mgiełki. To są mgiełki od Eveline, Glow and Go, Aqua Miracle, mgiełka do twarzy 4 w jednym, utrwalenie makijażu, nawilżenie, efekt glow i efekt blur. Kwas hialuronowy mamy tutaj i wodę kokosową, no i mam w 2 odcieniach. Jedna to jest nude, czyli jak widzimy taka bardzo złotawa, szampańska, beżowa, natomiast ta pink, no, jest typowo różowa. Myślę, że dzisiaj pójdziemy sobie w stronę nude i właśnie tego, no mamy tutaj dużo brązów, mamy też rozświetlacz szampański, więc ta mgiełka powinna tutaj pięknie właśnie się spisać. Przed użyciem trzeba koniecznie wstrząsnąć. Ona wygląda obłędnie. To opakowanie, ten wygląd tej mgiełki wygląda ślicznie. Trochę przypomina mi Cream and Prep z Maca. Tutaj mam wprawdzie taką wodę z minerałami, ale w takiej buteleczce są też właśnie takie produkty, takie mgiełki, które są właśnie bardzo podobne do tego, też z jakby takim rozświetleniem w środku, takim brokacikiem, czy cokolwiek tutaj jest. Producent obiecuje nam tutaj natychmiastowy blask, który wizualnie poprawia kolory cery i uatrakcyjnia makijaż, umożliwia subtelne modelowanie twarzy światłem. Mgiełka łączy w sobie zalety wody termalnej i toniku. O, i to jest bardzo dobra wiadomość. Z jednej strony koi i uspokaja skórę, z drugiej dostarcza jej substancji nawilżających i odżywczych. Super, brzmi naprawdę bardzo zachęcająco. Ale pojechałam sobie, dałam troszeczkę więcej. Strasznie przyjemny zapach. Ten dozownik, nie spodziewałam się, że on dość takimi grubymi, dużymi kroplami zapodaje ten produkt, nie jest taki bardzo rozproszony, ale to nic, potrzebuję teraz odczekać troszeczkę, żeby to mi ładnie się wpiło w skórę. Makijaż gotowy, tak oto się prezentuje, cały makijaż w zasadzie nowościami w moim kufrze, bo nie wszystkie to są nowości na rynku, ale część jak najbardziej. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak wygląda aktualnie moja skóra. Wygląda przepięknie. Nie ma żadnej pudrowości, która często pojawia się, jeśli makijaż jest świeży, dopiero co zrobiony i skóra jeszcze nie pracuje. No wiadomo, ten makijaż czasem może wyglądać na tępy, tym bardziej jeśli ktoś ma skórę suchą, taką jak ja. Absolutnie tego tutaj nie ma. Wygląda mega świetlisto, wyblurowana, wygładzona, wyfotoshopowana.
pięknie wygląda. Dodatkowo bardzo tak promiennie, świeżo. Mam już swoich faworytów, ale jestem ciekawa, jak ten makijaż będzie wyglądał po całym dniu. Tak więc koniecznie zostańcie ze mną, przyjdę do Was jeszcze na podsumowanie dnia, no i wtedy przeanalizujemy sobie te wszystkie kosmetyki. Ten makijaż ma już około 6 godzin. Muszę Wam powiedzieć, że skóra wygląda w tym momencie jeszcze ładniej. Jak zaczęła pracować, no to tak delikatnie to wszystko jeszcze ładnie się wtopiło. Pojawił się delikatny połysk i wygląda bardzo świeżo, bardzo ładnie. Troszeczkę mam wrażenie, jakby bronzery straciły na intensywności. Ale nie wiem, może mi się wydaje. Oczy super, wszystko ok, brwi nietknięte, wszystko jest mega. Usta mi się zjadły już, no ale to wcale mnie to nie dziwi. Mimo wszystko trochę jeszcze są zabarwione, jakby trochę ten błyszczyk jednak je zafarbił jak taki tint. No i to tyle. No dobra, przychodzę do Was po całym dniu. Na moim zegarze godzina 20 po 20, więc znaczy to, że mam ten makijaż ponad 8 godzin na sobie. No i słuchajcie, skóra wygląda przepięknie. Oczywiście delikatnie pojawił mi się już tutaj błysk, ale jest to taki błysk kontrolowany. Wystarczy delikatnie chusteczką tutaj przejechać i już będzie wszystko wyglądało jak nowe, jak świeże. Poza tym skóra wygląda bardzo na taką nawilżoną. Zresztą widzicie to, jaki tutaj jest taki zdrowy blask po prostu. Myślę, że to też jest zasługa tych mgiełek. Bardzo mi się podobają te mgiełki, wyglądają pięknie, pięknie też pachną i po kilku pstryknięciach już ten dozownik nie rzuca takim mocnym, tak jak Wam mówiłam na początku, że taki grube kroplenie, już teraz idzie bardziej taka mgiełka, więc trzeba po prostu kilka razy na początku popstrykać i wtedy ten produkt ładniej się aplikuje. Teraz tak, kolejna rzecz, która bardzo mi się podoba, to jest puder. On bardzo fajnie tutaj, no pięknie moja skóra wyglądała, co tutaj dużo mówić. On mnie nie przesuszył, bardzo fajnie zagruntował wszystko, utrzymał wszystko w ryzach, a był niewidoczny na twarzy. Kolejna rzecz, no to właśnie a propos podkładu i tutaj twarzy, fenomenalny podkład, będę go używać jeszcze nie raz, myślę, że jest duża szansa, że zostanie moim ulubieńcem, ale jeszcze muszę go potestować. Jak na razie jestem pod ogromnym wrażeniem i bez zarzutu nie mam ani jednego ale. Jeśli chodzi o bronzery, zdecydowanie ten tutaj z Max Factora ładniej się utrzymał, to znaczy ciągle jest bardziej wyrazisty niż ten Sensik. Ten tutaj mam wrażenie, że on już trochę mi zszedł. No ten jest bardziej wyrazisty w tym momencie, tak więc chyba bardziej ogólnie skłaniam się w stronę tego produktu. Bardzo mi się podoba, jak on wygląda. No i maskara też jest świetna. Też jest bardzo fajna, na pewno ją wykorzystam. Uwielbiam, ubóstwiam takie szczoteczki. Tak więc no i ta jest bardzo fajna. Jeśli chodzi o cienie, zobaczcie, co mi się tutaj stało. To oko jest w porządku, chociaż mi się tutaj odkleja już też rzęsa. No może gdzieś mi tutaj zauzawiło to oko, więc okej, po całym dniu mogło mi się tutaj odkleić. Natomiast no tutaj coś mi się podziało niestety, ale te cienie mi zlazły, nie utrzymały się, pomimo tego, że i tutaj była baza, i tutaj była baza, no to z tej strony tutaj coś mi się podziało niedobrego. Także tak, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, ściskam Was bardzo mocno, no i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!